bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Interpretacja do telewizora. Bardzo proszę pan, są te spojrzenia. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, trzy pytania. Pierwsze to jest, w ostatnim czasie zauważyliśmy z mieszkańcami, że coraz więcej jest awarii oświetlenia lamp ulicznych na odcinku Warszawska, Jaworowa i Osiedle. Mam wrażenie, że po prostu ta sieć, do której są podłączane kolejne lampy, bo mają być podłączone jeszcze do Jaworowej, do Trybowej, pojedyncze lampy, mam wrażenie, że jest przeciążona i po prostu nie wytrzymuje, i prośba, żeby to skontrolować, bo mam wrażenie, że ta linia będzie w jakiejś części po prostu do przebudowy, bo te awarie są po prostu zbyt często ostatnio. Druga sprawa to pytanie o plan zagospodarowania przestrzennego dla Hipolitowa. Od jakiegoś czasu się o to upominam. Uchwała była przyjęta o przystąpieniu do tego planu dosyć dawno. I pytanie, kiedy do tego faktycznie urząd przystąpi. I trzecie pytanie to odnośnie nieszczęsnych tabliczek z numerami na budynkach. Prosiłem o taką wizualizację, o wytyczne na stronie, żeby internetowej zamieścić. Prosiłem też pana przewodniczącego, żeby się tym zajął. Nadal nie widzę, więc ponawiam prośbę i pytanie, kiedy to może się znaleźć na stronie. Proszę, panie burmistrzu. Panie sołtysie, bardzo dziękuję za te kwestie lamp. Sprawę oczywiście przyjmujemy jako uwagę co do częstych awarii i zgłosimy to do osób technicznie tym się zajmujących, że ewentualnie rozważymy konieczność przebudowy po konsultacji z osobami odpowiedzialnymi za tę kwestię. W kwestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, tak jak mówiłem, w momencie kiedy zakończymy bieżące procedury, rozpoczniemy następne. Tak naprawdę większość tych procedur już jest zakończona. Te plany zagospodarowania przestrzennego, nad którymi pracowaliśmy, zostały po korektach uwagach wojewody przedłożone do publikacji. W niedługim czasie wejdą one w życie. Jest natomiast konieczność procedury naprawczej w przypadku. To są drobne części, ale jednak trzeba je zastosować w przypadku Wielkolasu Brzezińskiego oraz w przypadku Lubi Szlacheckiej. I te procedury naprawcze już w tej chwili zgodnie z wytycznymi wojewody, firma, która wykonuje dla nas te miejscowe plany, realizuje. Natomiast, tak jak mówię, są to już tylko takie prace końcowe, więc będziemy w najbliższym czasie już spokojnie mogli przystąpić do realizacji kolejnych planów, także oczywiście Hipolitowa. Plan Hipolitowa to jest największy plan, który pozostał do uchwalenia, taki można powiedzieć, że też najważniejszy z racji ilości mieszkańców w tym sołectwie. I chyba jeden z najtrudniejszych, bo tam podejrzewam, że też zresztą pan sołtys sobie dobrze zdaje sprawę z tego, że może być też to powód różnych kontrowersji, nie da rady, robiąc plan zagospodarowania przestrzennego, zadowolić wszystkich stron. Często tak jest, że mieszkańcy chcieliby, żeby na przykład powstała droga dojazdowa, ale najlepiej po terenach sąsiada. No i takie sytuacje były na przykład na Krzewinie, tak, czy na Wielkolesie Brzezińskim. Nie chciałbym też do tego wracać, ale oczywiście pana wniosek jest zasadny, bo to już bardzo dużo czasu minęło. Ja też to deklarowałem, obiecywałem. Przepraszam, że to jest duże opóźnienie, no ale to opóźnienie wynika z tego, że też inne rzeczy się nam opóźniły w realizacji. Natomiast w tej chwili już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tym tematem się zająć. Więc jeśli miałbym określić taki termin, no to myślę, że do połowy tego roku powinniśmy już mieć tutaj te procedury uruchomione.
lampiczki, to może pan sekretarz. Szanowni Państwo, odnośnie deklaracji nieruchomości, ja już na ten temat się wypowiadałem jakiś czas temu na sesji. Powiem tak, no, my tutaj w tej chwili nie podjęta została uchwała dotycząca normalizacji, jeśli chodzi o tą numerację. Natomiast to jest nic skomplikowanego. No, wiadomo, że ma być numer nieruchomości i w niektórych przypadkach jest tak, że jest nazwa ulicy albo jej nie ma. Natomiast my mamy bardzo dobrze oznakowane wszystkie ulice. Że tak powiem, jest tych nazw naprawdę dosyć dużo. Oznakowane nieruchomości. Tutaj nie ma problemu. Wystarczy sam numer nieruchomości. Ja powiem tak, my mamy takie teraz rozeznanie, jeśli chodzi o nawet tutaj okoliczne sklepy. Na przykład wiem, że w no to już w tej chwili jest problem, żeby kupić jakieś oznakowanie nieruchomości, bo od razu się mówi sprzedawca pyta, czy pan jest z Kalinowa, bo są wszystkie numery, że tak powiem, pewnie wykupione, jeśli chodzi o naszych mieszkańców, ale to już tak troszeczkę pewnie znakują. Oczywiście, jeśli jest taka potrzeba, to zrobimy jakiś graficzny rysunek, jak taka tablica powinna wyglądać. Ale tak jak mówię, to jest nic skomplikowanego. Ważne, żeby numer posesji, żeby ten numer był widoczny. I to, co mówiłem, jeśli jest różnica oświetlona, to tutaj nie ma potrzeby, zgodnie z informacją z policji, żeby taka tablica była dodatkowo podświetlana. Jeśli jest to faktycznie gdzieś tam daleko od jakiegoś oświetlenia publicznego, czy jakiejś takiej innej oświetlenia posesji, to wtedy taka tablica powinna być oświetlona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Adam Rudnicki się zgłasza. Mam pytanie do pana sekretarza. Panie sekretarzu, wspomniał pan tutaj w swoim sprawozdaniu o paleniu w piecach. Tylko uważam, że to będą poważne trudności w związku z wychwyceniem takich zadymionych jakby posesji, ponieważ uważam, że a też palę w piecu, niestety uważam, że z rana paląc, jeżeli jest wychłodzony komin, to żebyśmy nie wiem jak czystym opałem palili, to jednak ten dym z tego komina będzie się unosił. I właśnie w tych czasach są, z tych godzin są największe te skargi. Także trudne to będzie do zinterpretowania, bo póki ten przewód kominowy się nie nagrzeje, to ten dym zawsze z tego komina leci. Niestety to jest czarny dym. Jeżeli wąt jakby wydostającego się zapachu z tego komina będzie wskazywała na inne produkty pochodzenia niepalnego, no wtedy uważam, że ta interwencja będzie zasadna, tak? Bo niestety no jeszcze w dłuższym czasie myślę, że na terenie gminy nie odstąpimy od palenia w tych piecach. Tyle chcę powiedzieć. Szanowni Państwo, my sobie zdajemy oczywiście sprawę, że będzie trudno jeszcze ze strony zweryfikować, ale generalnie chodzi nam o to, że kontrolujący będą sprawdzali, jaki opał znajduje się, czym dane posesji jest opalany. Często jest tak, że znajdujemy jakieś udarki plastikowe, folie. Ten miał będzie w sposób taki mokry, zawrócony, w sensie, że tam się jakieś różne jeszcze nieczystości znajdują dodatkowe. Proszę o ciszę. I tutaj pod tym kątem będziemy weryfikowali, czy dany mieszkaniec po prostu, żeby proszę o ciszę, szanowni państwo, naprawdę. To również kwestia tak, jak w ogóle ten kwiatek jest, jakie są możliwości, że dajemy sobie sprawę, że my będziemy w tym roku znowu starali się przystąpić do tej akcji, żeby znowu była możliwość wymiany wierców, także dalej będziemy starali się w tej akcji uczestniczyć i będziemy zachęcali tych Państwa do przystępowania do tej akcji. Będziemy ogłaszali ten konkurs, nawet to jest na sesji też informowanie. Dziękuję bardzo. To jeżeli mogę dodać, panie sekretarzu, bo to już prosiliśmy na komisjach i na sesji były głosy. Może pójdźmy za ciosem i skontrolujmy w końcu
też tych, którzy, bo są też posesje, które w ogóle śmieci nie dają, tak? I może połączyć tą kontrolę z tym, gdzie te śmieci się znajdują. To już tyle czasu prosimy o to i dopiero słyszę, że przy zadymieniu, przy kominach dopiero jakieś kontrole mają ruszyć. Ale z tego co wiem, to na tyle próśb nikt z urzędu nie wyszedł, żeby zacząć kontrolować, co się dzieje z posesjami, które w ogóle nie wystawiają żadnych śmieci, ani zmieszanych, ani segregowanych. Dlatego może warto to połączyć, tak? Co się dzieje z tymi ludźmi i co robią z tymi odpadami. Powiem tak, jeśli chodzi o miesiąc tydzień, takie kontrole się rozpoczęły, były takie kontrole w chodniku nowym, również na niektórych posesjach w Kalinowie. Z uwagi na to, że w miesiącu lutym prowadziliśmy tą akcję podatkową, no, mieliśmy również natłok dużych spraw. W lutym tej kontroli nie było, ale postaramy się, żeby już od marca Szanowni Państwo, bo dzisiaj nie wiem, jesteśmy jakoś wyjątkowo rozgadani. Naprawdę, przeprowadźmy tę sesję sprawnie i będziemy mogli posiedzieć nawet 2 godziny jeszcze, porozmawiać sobie. Myślę, że pan burmistrz się zgodzi i udzieli nam tutaj możliwości skorzystania. Kolejne pytanie, bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Bogdanczarek. Ja nie mam pytania, jak chcę informację podać. Czy Państwa interesuje, gdzie się robi ta... Pytania o tę informację wystąpi. Nie, chodzi mi o... Nie wiem, czy on działa. Do góry. Bez mikrofonu. Nie, no, to mikrofon. Jeśli Państwa interesuje miejsce, gdzie się wyrabia tablice na dom, bliziutko, w Sulijówku, to mogę poinformować, więc tablice się zamawia w sklepie elektrycznym na ulicy Dworcowej, to jest tamten przejazd, nie przy bazarze, tylko ten drugi. Tam przyjmują wszelkie zamówienia na tablicę, kosztuje, nie wiem, 30 zł raptem i tam nie ma co dyskutować, bo to są już znormalizowane te wymiary, kolor i tak dalej. Także nie znam numeru Dworcowej, w każdym bądź razie sklep elektryczny na ulicy Dworcowej w Sulijówku. Dziękujemy, bardzo proszę pan sołtys Kazimierz, prosimy o pytanie. Znaczy, też mam 3 pytania. Do mikrofonu. Do pana Bogdana mikrofon, proszę. No ja nie reklamę. Działa? Nie, do góry trzeba. Na dole jest. Za mało mówię. Chyba baterie. 3 pytania. Znaczy jedno chodzi mi o lampę, która się znajduje w drodze powiatowej. Gdzie mamy się zgłosić, żeby ją można było przestawić, bo ona jest na terenie prywatnej posesji, tak? A ktoś tam zamierza robić budowę i w związku z tym to żadnym przeszkadza. Piętro niżej. No właśnie, tak myślałem. Dobrze, a teraz jedna rzecz, bardziej mnie interesująca. Chodzi o sprawę dofinansowania do wymiany pieców. Od kiedy można składać wnioski? Było, minęło. No właśnie, nie wiem, bo nie było. Szanowni Państwo, jeszcze nie ma ogłoszonego naboru. No, mamy nadzieję, że to będzie niebawem. Na pewno będziemy Państwa informowali. No bo jest dużo chętnych. Ja wiem, że jest dużo chętnych i na pewno wszystkich zapraszamy do składania wniosków. Natomiast no, w tej chwili jeszcze nie ma naboru, bo jest to współfinansowane z funduszu, nie tylko przez gminę, my oczywiście się tym zajmujemy, natomiast no, nie ma naboru. No i to w związku z tym ciągle pytania, bo wiadomo, że Kazimierz Chrowiska, Krzewina, Długa, no jest szansa, że niedługo będzie ten gaz, prawda? Ale z tego co wiem, to niestety nie wszyscy mieszkańcy będą mieli podłączony, tak? Ze względu na długość nitki, sprawy kalkulowane są tak liczone, że gaz już nie będzie opłacalny. W związku z tym kilka osób będzie wykluczonych z możliwości przyłączenia. Ale na pewno te osoby będą chciały wymienić piec, tak? Nie wiem, czy na gaz z butli, czy na eko, czy na inny opał. I czy takie osoby na przykład będą preferowane przy możliwości wymiany pieca na dofinansowanie? Proszę Państwa, ciężkie pytanie. Kolejność jest zgodnie zgłoszeń i weryfikacja też następuje, jeśli chodzi o dokumentację, bo nieraz jest tak, że nie wszyscy mieszkańcy do końca przedstawią dokumenty. Jeśli wnioski będą spełniały wymogi, to będziemy starali się tutaj wszystkim pomóc, też żeby otrzymali dofinansowanie. Także no,
zobaczymy, jakie będą możliwości finansowe, ile osób będzie mogło takie dofinansowanie otrzymać. Na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiemy tego. Panie sołtysie, podstawowa sprawa. No, w tym poprzednim naborze wszyscy, którzy chcieli takie dofinansowanie uzyskać, to uzyskali. Nie było takiego przypadku, żeby ktoś zgłosił się do nas i żeby dofinansowanie nie otrzymał. Także ja myślę, że też raczej duża szansa jest na to, żeby tak było w kolejnym naborze. Tylko o ile ten nabór będzie, no takie są zapowiedzi. Natomiast dopóki tych pieniędzy nie uzyskamy jako gmina, jedna sprawa jest, że musi być nabór na wojewódzkim, narodowym, wojewódzkim czy narodowym funduszu ochrony środowiska, czy w Urzędzie Marszałkowskim, tak, no na takie nabory czekamy. No i druga sprawa, że musimy te środki uzyskać, bo to może być tak, że na przykład będziemy aplikować, jak nie uzyskamy tych środków. Ale jeśli uzyskamy te środki, to na pewno będziemy się starali, żeby udostępnić je maksymalnie w największej liczbie mieszkańców. I to też nie będzie tak, że będziemy kogoś preferować, tak? Tylko no raczej tak postaramy się, by wszyscy, którzy aplikują, żeby te dofinansowanie dostali, bo nam bardzo zależy na poprawie stanu powietrza w naszej gminie. A druga sprawa, którą pan poruszył, kwestia gazyfikacji. No słusznie pan zauważył, że już niedługo prace związane z siecią gazyfikacji właśnie w Kazimierowie się rozpoczną. Częściowo już jest pozwolenie na budowę, na tę inwestycję. I tutaj no, myślę, że w pierwszej kolejności na pewno ta sieć będzie obejmowała te główne drogi Kazimierowa, tak, i nie będzie ona dochodziła do tych posesji bardzo oddalonych. Natomiast w momencie, kiedy ta sieć już będzie wybudowana, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żeby mieszkańcy, którzy na przykład blisko tej sieci się znajdują i nie są objęci bezpośrednio przyłączem gazyfikacyjnym, żeby pisali dalej wnioski do PGNiG-u o wydanie warunków, jest szansa, że takie warunki otrzymają. To nie jest żadna blokada. Ta budowa sieci nie zamyka dalszej możliwości rozwoju tej sieci w kierunku zarówno Kazimierowie, jak i Borowiskach, czy Długi, tak? Czyli tych terenach, o których pan mówił, które pan zabiegał już od wielu lat. Natomiast pozostałe miejscowości, gdzie były złożone wnioski, także są zapowiedzi PGNiG-u, że będzie projektowanie wykonywane już w tym roku. I tutaj te informacje, które ja mam, myślę, że powinny w marcu być potwierdzone w jakiejś formie jakiegoś dokumentu. No, będę na pewno występował do PGNiG-u, żeby te informacje państwu potwierdziła, ale to te sygnały, które do nas spływają z PGNiG-u, są takie, że cała wschodnia część gminy Kalinu, a także części tutaj na terenach zachodnich, które też nie mają sieci gazyfikacyjnej, a gdzie były składane wnioski, to powinny być projekty realizowane. Tak jak mówię, mam nadzieję, że w marcu będą już jakieś takie konkretne potwierdzenia tego w formie pisemnej. To jestem optymistą akurat w tej sprawie. Dziękuję panie burmistrzu. Bardzo proszę pani sobie z grupki, a później pan radny Janczak. Później pan radny Andrzej Biegun. Taka sama odpowiedź jak ta, którą udzieliłem w sprawie Politona. Myślę, że to nie będę się powtarzał. Będzie to rozpoczniemy realizację w momencie, kiedy zakończymy obecne procedury. To proszę pan radny. Dziękuję. Ja posadziłem dwie sprawy. Panie burmistrzu, w ostatnich dniach stycznia miało miejsce takie spotkanie techniczne z przedstawicielami PKP odnośnie przejścia dla pieszych przy stacji w Cisiu. Nie wiem, czy pan burmistrz uczestniczył w tym spotkaniu, czy pan zastępca. Mieszkańcy pytają, czy pan ma jakieś konkretne ustalenia. Druga sprawa to, panie burmistrzu, chciałbym na pana ręce złożyć podziękowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Otóż, szanowni państwo, sprawa, o której mówiłem na poprzedniej sesji, to w kwestii przestawienia znaku obszar zabudowany, została już wykonana. Także bardzo serdecznie dziękuję, że no,
po długim okresie czasu jednak po wnikliwej analizie udało się zmienić organizację ruchu na drodze krajowej. A wiecie Państwo, że zmienić organizację ruchu nawet na drodze powiatowej jest bardzo trudno, a na drodze krajowej jest wyjątkowo trudno. Także jeżeli Pan Burmistrz będzie miał sposobność, to bardzo serdecznie proszę o podziękowanie. Stosowne pismo od mieszkańców zostało złożone również na dole w urzędzie, ponieważ o tą sprawę prosiliśmy za pośrednictwem urzędu, w związku z tym za pośrednictwem urzędu prosimy o podziękowanie. Dziękuję. Podziękowanie oczywiście przekażemy przedstawicielom Generalnej Dyrekcji. Natomiast jeśli chodzi o kwestie poprawy bezpieczeństwa i stworzenia przejścia dla pieszych, to tutaj od już wielu miesięcy prowadzimy w tej sprawie rozmowy. Z naszej inicjatywy odbyło się właśnie to spotkanie. Natomiast spotkań było tutaj w tej sprawie dużo więcej. Spotkań, w których bezpośrednio uczestniczyła zarówno centrali PKP PLK przy ulicy Targowej, jak i w oddziale PKP w Siedlcach. Jesteśmy w tym momencie na dobrej drodze, żeby ten temat zrealizować. Natomiast nie ma jeszcze dzisiaj decyzji, jak będą się rozkładać koszty, czyli jakie koszty będą tutaj, jak kolej zaproponuje, co oni sfinansują, a co by ewentualnie miał sfinansować samorząd. No i tutaj też pytanie, czy jeśli miałby podnosić koszty samorząd, czy weźmie to na siebie zarząd dróg powiatowych, czy jakoś wspólnie z gminą, czy sama gmina. To jest jeszcze temat do dyskusji z panem starostą, ale myślę, że to nie będzie problem tutaj w tej sprawie, żeby się dogadać, bo nie będą to po naszej stronie na pewno takie jakieś bardzo duże koszty. Natomiast co do samej intencji, to myślę, że ta sprawa znajdzie już wkrótce szczęśliwy finał. Nie wiem, czy już w tym roku będzie realnie to wszystko pobudowane, bo najpierw tam są konieczne dokumentacje projektowe, które też mam niestety trwają. Ale mam nadzieję, że przynajmniej taką dokumentację w bieżącym roku wykonamy i w najbliższym możliwym terminie, że to przejście nam zostanie zrealizowane. Przepraszam Panie Proszę, bo tam realnie będzie przebiegać ścieżka rowerowa, którą budujemy i który projekt musimy zrealizować, tak? No tak, dlatego mówimy o takim ciągu pieszo-jezdnym, tak, żeby można było zgodnie z kodeksem ruchu drogowego, żeby można było zarówno piechotą przejść, jak i przejechać rowerem, żeby to tak połączyć jedną z dróg. Myślę, że to się uda. Dziękuję bardzo, proszę pan radny. Państwa dwa pytania, jedno drogę, tak właściwie trzy. W związku z pracami nad nową stroną internetową można by było prosić o jakiś kontakt bezpośredni, żeby nie zgłaszać tych uwag przez formularze, tylko mieć jakąś taką, nazwijmy to, zmianę informacji. Czy bezpośrednio to zajmuje się tym nasz informatyk pan Piotr Żołka? Można. Tak, można oczywiście. Pytanie. Chciałem się zapytać o panów dyrektorów na sali, między innymi. Wiemy, że wchodzi rozporządzenie RODO i w tej chwili chciałem zapytać, jakie są postępy strony państwa związane z wdrożeniem rozporządzeń. W tej sprawie, proszę państwa, odbyło się szkolenie około 3 tygodni temu, z tego co pamiętam. Odbyło się szkolenie, na którym omówiliśmy właśnie przepisy, które wchodzą od 25 maja dotyczące ochrony danych osobowych RODO. Również omówiliśmy kwestię związaną z bezpieczeństwem wykonywania operacji finansowych. To było takie włączone szkolenie. Tutaj w tej kwestii mamy już ustalenia. Jeśli chodzi o te sprawy dotyczące ochrony danych osobowych oraz wykonania takiego audytu informatycznego i audytu pod kątem dokumentacji, które poszczególne jednostki posiadają, została już wybrana firma i wiem, że tutaj panie i pan dyrektor, panowie dyrektorzy
już takie umowy podpisują. Również jeśli chodzi o urząd, to tutaj my też w pewnym zakresie taką umowę już podpisaliśmy. Przy czym jeśli chodzi o kwestię AG-go, a potem inspektora danych osobowych, bo z mocy przepisów AG, który dzisiaj jest w urzędzie, automatycznie staje się inspektora danych osobowych. U nas tą funkcję będzie wykonywał pracownik, ale również będzie miał pomoc w ramach tej umowy zewnętrznej. Jeśli chodzi o audyt naszych komputerów, nasz informatyczny i również dokumentacji, czyli instrukcji bezpieczeństwa, którą posiadamy i dostosowania dokumentów. Także do 25 maja z pewnością się tutaj wyrobimy, prace już trwają. Bardzo proszę, są jeszcze pytania. Jeżeli nie, szanowni państwo, to dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.